Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo, ale też trochę związane z plastyką. Pokażę Wam, w jaki sposób pisać kaligraficznie, czyli jakieś ładne i ozdobne litery. Oczywiście na początku pokażę Wam proste przykłady, na których również sama ćwiczę. Na początku pokażę Wam, jak napisać kaligrafia dla każdego. Używam tutaj naszej różowej liniatury oraz na przykład może być to pisak, cienkopis, coś, czym łatwiej będzie Wam się pisało. Możecie poprosić również swoich rodziców, może będą mieli ochotę z Wami popisać. Zobaczcie. Wezmę sobie teraz większą liniaturę, tak, żebyście wszystko lepiej widzieli. I zacznę od prostych rzeczy. Grubą kreskę stawiam od góry do dołu. Dzięki temu mój pisak jest grubszy, cieniutko od dołu do góry. Zaznaczam to strzałką. Żeby zrobić falkę, robię cienką linię i potem grubą w dół. Dzięki temu mogę napisać już literę, na przykład A. Jeśli chcę napisać literkę A, to właśnie robię taki mały okrąg i później duża literka A. Jak widzicie, właśnie wykorzystałam to, co Wam pokazałam do góry. Jeśli chcę napisać inne litery, na przykład literkę C, zaczynam sobie w ten sposób. Tu akurat jest literka O. Zaczynam w ten sposób, by gruba linia leciała właśnie od góry. To samo robię przy każdej tego typu literce. Teraz literka C i też jeśli chcę grubszą linię, to od góry. Krótszą staram się od dołu. I napiszę Wam teraz ciocia Ola. Zobaczcie, jak mi to wyszło. Do usłyszenia, smyki. Przygotowałam dla Was taki arkusz ze wskazówkami, to są strzałki koloru czerwonego, w jaki sposób pisać właśnie kaligrafią. Macie cztery pierwsze przykładowe litery z alfabetu, na razie duże, a później pokażę Wam, w jaki sposób pisać małe literki. Zrobiłam Wam to na różowej liniaturze, tak, żeby każdy bez problemu mógł pisać i drukować sobie to we własnym domu. A może poćwiczycie razem z rodzicami pisanie? Jestem ciekawa, jak Wam wyjdzie.